To naprawdę duży sukces. Cieszy się Marcin Zaręba, przewodniczący Rady Jednostki Samorządu Pomocniczego Nowe Winogrady Północ. Wniosek o grant na kolejny etap budowy wicherka zajął pierwsze miejsce w miejskim konkursie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych osiedli na rok 2017. To oznacza, że projekt budowy wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 otrzyma pełne dofinansowanie w kwocie 200 tysięcy złotych. To zwycięstwo wszystkich, którzy pracowali nad tym dokumentem. Zyskaliśmy 65 punktów, najwyżej z wszystkich wniosków, które były złożone przez rady, inne rady osiedla w mieście i dzięki temu z jednej strony rada uplasowała się na pierwszym miejscu, a z drugiej strony wniosek został przede wszystkim, i to jest dla nas najważniejsze, zakwalifikowany do realizacji, czyli mamy już pewność, że ciągłość tej inwestycji zostanie zachowana. Pierwszy etap budowy wicherka rozpoczął się pod koniec września. Z boiska przy Szkole Podstawowej nr 11 została usunięta stara nawierzchnia asfaltowa, obecnie jest wylewana nowa. W pierwszym etapie powstanie duże boisko, około 800 metrów kwadratowych, wykonane w technologii asfaltu, z namalowanymi liniami i z wszystkimi innymi elementami, które są potrzebne, żeby w pełni z tego boiska funkcjonalnie korzystać, czyli i bramki, i kosze, i piłkochwyty. Ale w drugim etapie to boisko zostanie uzupełnione jeszcze o specjalną, miękką, laną nawierzchnię elastyczną i w ten sposób będzie wybudowane już w najnowszej technologii XXI wieku i rozpoczną się również prace związane z budową bieżni. Powstanie odcinek prosty, około 60 metrów ze skocznią w dal. Wiadomość o przyznaniu grantu na drugi etap budowy wicherka bardzo ucieszyła dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11, przy której powstaje obiekt. Dostałem od pana Zaręby informację o tym, że w grancie miejskim na przyszły rok zostaliśmy wysoko skwalifikowani, a to oznacza na pierwszym miejscu, ale to jest może mniej istotne jak to, że została nam przyznana kwota 200 tysięcy złotych, co pozwala optymistycznie myśleć o drugim etapie budowy tego boiska. Na tym się problem nasz nie skończy, bo będziemy musieli jeszcze szukać środków w innych miejscach, ponieważ kosztorys opiewa znacznie poza te 200 tysięcy. No ale mam nadzieję, że dzięki pomocy tutaj, już mogę powiedzieć, przyjaciół, kolegów z Rady Osiedla Samorządu Pomocniczego Poznań Winogrody Pomoc, jakoś uda nam się to wszystko pozytywnie załatwić. Będziemy pewno rozglądali się w różnych kierunkach, żeby te dodatkowe środki sobie zabezpieczyć. Myślę tutaj również o radnych miasta Poznania. Losy wicherka to najlepszy dowód na to, że siła we współpracy, podkreślają inicjatorzy inwestycji. Nie byłoby tej inwestycji, żeby nie było dobrej współpracy z Radą Osiedla Spółdzielczą Wichrowego Wzgórza, kierownictwem szkoły, panem dyrektorem Kmieciakiem. W ramach wygranego grantu otrzymaliśmy pełne i zarazem maksymalne dofinansowanie, czyli 200 tysięcy złotych. To jest pula, jaką maksymalnie rada, o którą rada może się ubiegać i którą może uzyskać. Ponadto z własnego budżetu osiedla Nowe Winogrady Północ przekazaliśmy kwotę 112 tysięcy złotych i pozyskaliśmy darczyńców w kwocie 47 tysięcy 200, co daje nam kwotę dość znaczną, ponad 350 tysięcy złotych, także pozwoli to kolejne prace zrealizować. Dzięki darczyńcom, a warto podkreślić, że była wśród nich m.in. Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady, wniosek grantowy miał większe szanse na sukces, bo za każdy procent wartości zadania pozyskany z darowizn komisja konkursowa przyznaje jeden punkt. Po prostu wsparcie finansowe PSM-u doprowadziło do tego, że po raz kolejny do tej inwestycji wygraliśmy konkurs grantowy. I dlatego też w tym momencie serdeczne podziękowanie dla kierownika, pana dyrektora szkoły, dla Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze, dla radnych, którzy po prostu wspierają nas w ten sposób, że zorganizowali poparcie dla konkursu grantowego, konkretnie o darowiznę na ten cel. Drugi raz rzędu, także jesteśmy sympatycznie tutaj zadowoleni, no i serdeczne podziękowania dla tych
wszystkich, którzy nas wspierają. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 1,5 miliona złotych. Realizacja zadania rozłożona jest na 4 etapy. Drugi ma być zrealizowany w 2017 roku. Realizacja trzeciego i czwartego planowane są odpowiednio na 2018 i 2019 rok. Plany realizacyjne zakładają jeszcze powstanie bieżni okrężnej około 175 metrów. Powstanie jeszcze drugiego, nieco mniejszego boiska wielofunkcyjnego, choć te, które tu powstanie, też będzie wielofunkcyjne, także nie tylko piłka nożna, ale będzie można i w koszykówkę, i w piłkę ręczną, i we wszystkie inne dyscypliny, które można uprawiać, zagrać. No i oczywiście zostanie rozbudowany plac zabaw, także całość zakłada pełną modernizację tego terenu, natomiast no, będziemy realizowali ją stopniowo i tutaj liczymy, że uda nam się pozyskać środki na kolejne etapy. No natomiast wspaniała, najważniejsza wiadomość jest ta, że właśnie zachowana ciągłość realizacyjna i w przyszłym roku będzie prowadzony ten drugi etap prac tutaj na Wicherku przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu. Wybudowany na osiedlu Wichrowe Wzgórze obiekt będzie otwarty i dostępny dla wszystkich mieszkańców.